Siemano, widzę i witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tutaj Rexel. Dzisiejszym filmie zobaczycie, jak zdobyłem nowy, najlepszy przebieg na anarchii, czyli sakiewkę dropu. Pokażę wam także, jak ona działa. Dzisiaj wam mówię Elytra. By brać udział w losowaniu, trzeba stawić łapeczkę w grę pod filmem, suba z dzwonem, napisać w komentarzu ważnik oraz wpisać Discord dla widzów, który jest podany w opisie. Jak oglądania. Kurde. Ale dzisiaj widzowie jest piękny dzień na anarchii. Przydałoby się dzisiaj kogoś fajnego tutaj, kurde, zabić, jakiegoś anarchicznego typka może. Też niedawno kogoś fajnego nie zabiłem, ale nie wiem. Z jakiegoś ziomka, widzowie? Kto to jest? Czekajcie, co to za ziomek, widzowie? Ej, kim ty jesteś? Halo! Halo, kim jesteś? Halo, kim jesteś? Ale dlaczego mam cię nie zabijać? Co masz tu ciekawego w tym shulkerze? Proszę, nie, nic, nic, nic. Ale proszę, nie, powiedz co masz tutaj. Szybko, bo cię zabijam. Dobra, zabijam cię. Nie, dobra, zabijam cię, zabijam cię, zabijam cię. Nie. Co jest? Skąd ty miałeś sakiewkę? Skąd? Skąd ją dropnąłeś? Z bossa. Dobra, nie, Essa, nie oddaję ci. Nie, siema, elo. Musisz. Siemano, widzowie, strasznie jestem zdziwiony po tej całej sytuacji, ale jak widzieliście, znalazłem ziomka na RTP, który po prostu miał sakiewkę i widzę, mam tą sakiewkę i będę z nią wesoło się teraz tepał, także zobaczycie w ogóle, jak ona działa i tak dalej. Ja już mniej więcej wiem, także wam teraz szybko postaram się opowiedzieć szybciutko tutaj. Najpierw moje EQ, widzowie, jest warto około 6,5 miliona razem z sakiewką i z wszystkim, 5,5 do 6,5 miliona, coś takiego jest wartość około. Mojego całego ekwipunku macie sobie, widzowie, policzyć. No tak, no to wiadomo, 5 dwójeczka, te wszystkie eventóweczki, takie najpotrzebniejsze, elytra, tutaj knoczek, a na dwa sety z full enchantami totemik, no i sakiewka, nie? Widzę, sakiewka działa tak jak coś, bo dużo osób może nie wiedzieć, jak zabijemy przeciwnika, to wszystkie jego itemki, które on miał, lądują mi właśnie do tej sakiewki. To jest fajne, bo wiecie, zabijacie jakiegoś ziomeczka na przykład z elytrą, on ma kolegę obok i ten kolega nie zbierze tych itemów, no wszystkie wylądują w sakiewce, także macie zawsze pewność, że to do was leci. I tak samo jak na przykład zabijacie diamencików, oni zazwyczaj mają dużo refów, jakieś tam perełki czy coś, to wiecie, ja tego czasami nie zbieram, bo po prostu tego nie zapominam to wziąć albo nie zauważam, że coś takiego. A tutaj wszystko ładnie leci mi do sakiewki i później sobie mogę na spokojnie z tego wyjąć. No tak jak widzicie, ona ma tak jak dwa shulkery prawie. Ona ma tutaj 5 pasków, także 45 slotów. No i tutaj klika mi się wypłaca, a można też pojedynczo sobie wypłacać. Także mega fajna rzecz, myślę. No i będziemy sobie pytać do ludzi. Mam nadzieję, że ta film się spodoba. Oglądajcie do końca, bo na końcu mały bonusik. No i siema. Dobra, widzowie, zaakceptowałam pierwsza osoba, ja mam sobie koksika tutaj, żeby mieć absorpcję 800 sztuczek więcej. Okay, jest jakiś trapik, jestem, widzowie, w środku, w ziomkach. Okej, jest ich tu bardzo dużo. Zaczniemy sobie od szybkiego użycia eventówek, bo naprawdę zdaje mi się, że będzie fajna klepa, widzowie, z nimi. Okej, na tym sobie, widzowie, już tutaj sobie go zabijemy szybciutko. I niestety ziomek tutaj, kurde, perły cyka. Nie wiem, czy mi się go uda teraz złapać. Chciałem sobie ekucaj na 5 minutes later. Perły cyka jak... nie wiem kto. Jakieś bambiczki totalne, widzowie, te ziomki. Ten tu w ogóle od wysokości zginął, nie? To są za bambiczki. Ja cię wyknokam go. Tutaj nie mógł używać tego. Tutaj nie mógł używać oczywiście tridentu. No i dobra. Teraz już sobie na czynku powinien zginąć. Pyk. No i dobra, zabiliśmy sobie. Jak widzicie, wszystkie itemki mi poleciały właśnie do, co wiem, sakieweczki. Już wam pokażę, jakie itemki z niego mamy. Serduszko tylko wypada. O, jeszcze jest jeden. O, niestety zdogał, ale dobra. Dobra, fajnie, i tak mamy chociaż jednego killa. A, tutaj właśnie widzę, wam pokażę sakieweczki jeszcze, bo zapomniałem pokazać takie itemki, że... dobra. Te fiki sobie wyciągnę, najbardziej się sprzedadzą. Te też, porusiki. Z tym to nie wiem, co zresztą zrobić. Chyba to po prostu wezmę i wyrzucę. No, psy jeden niby, ale nie, dobra, to myślę sobie, widzowie, tutaj opuszczę sobie tą sakiewkę, żeby wszystkie itemy z niej wyleciały, żeby tutaj nie zawadzały sakieweczki, żeby następne itemki od ziomków mógł łapać, no i to pomidory. Dobra, kolejna osoba mnie już, widzowie, zaakceptowała, także zarąbiście. Zobaczymy, w jakim trapie teraz będziemy. Okej, udało mi się hitnąć, także mega fajnie, bo nie zlagają mi teraz. Dobra, ziomki mają dość w miarę mocnego trapa, jest on nielegalny niestety. Wiem, że uda mi się, widzowie, stąd w miarę szybko wyjść. Dobra, zbugowałem się, a jednak nie. Dobra, teraz by się udało dopiero zblokować, super. Będziemy mieli tego killa, sobie zrobimy szybko tak, widzowie, żeby to jak najszybciej ziomeczka zabić. Tak, obsy ten szybciutko. Super. Żadnego problemu, widzowie, bić nie powinno. Zablokowałem mu jeszcze możliwość skoku. Dobra, super, pyk, pyk. Ringe na głowę. To mi się podoba, widzowie. Eventy przesortowane ładnie. Wiem, że trochę mam dużo tych eventówek i wiem, że trochę to jest głupie, bo ja się sam mieszam w tym, co robię, widzowie, z tymi eventówkami. Ale są OP, także wiecie, opłaca się ich używać, nie? Dobrze wiecie, jak bardzo OP one są. No i zabiliśmy sobie ziomeczka. Tyk, mamy z niego serduszko. Tamten już chyba uciekł nawet na pewno, także nawet po niego nie idę. Już wam pokażę, jakie itemki z sakiewki.
Dobra, widzowie, ziomeczek miał takie itemki w sakiewce, żadne fajne tutaj, także to sobie wywalam. Spalę sobie to jak najbardziej. No i te mamy do następnej osoby. Dobra, widzowie, kolejna osoba mnie zaakceptowała. Ja mam sobie kopcika tutaj, pyk. Okej, jesteśmy w jakimś słabym trapie. Tutaj będzie trap taktokanie chyba. Nie? Dobra, zdaje mi się. Myślałem, że to będzie trap taktokanie, ale jednak nie. Niestety jest ucieczka, ale dobra, ten przynajmniej nam szybko stąd nie ucieknie raczej. I tego będziemy mieli tutaj, widzowie, free killa. Jak najbardziej. Kopali mu, niestety. On chyba kosę ma, dobra. No niestety, ziemki mu niestety wykopały, także nie zabiję go raczej szybko. 5 minutes later. Dobra, widzowie, mówisz, padła bania. Zarobiście. Bo nie widzę na jednego hit. Pada, bo trochę go bije. Dobra, zarobiście. Zabiliśmy go. Tu są w ogóle kolejne ziomeczki. Tylko nie wiem, czy oni mi przynajmniej. Właśnie, oni mi chyba zlogają. Tu jest jeden bombiczek. Ale dobra, on go nie goni, bo on nawet widzowie itemów nie ma. On pokaże, jakie itemki miał. Dobra, otwieram sobie już sakieweczkę. Ziomek ja widzę taki item, jak widzicie. No chyba spoko w merę. Coś tam elfików miał, parę chorusików, jak najbardziej git. To będzie z parę tysięcy w dolarkach. To sobie po prostu chyba spalę, bo tu więcej nic ciekawego nie ma. Także to sobie mogę spalić. I git, tu mamy następne osoby. Dobra, kolejna osoba mnie zaakceptowała. Ja sobie widzę tutaj koksika na start, by mieć oczywiście wiadomo serduszka dodatkowe. Jest jakiś trap, niestety nie hitnąłem. Tego jednego chociaż mi się udało hitnąć, bo tak to bym pewnie nikogo nie hitnął. Mogła być lipa, żeby to nikogo nie zabili. A dobra, jeden zabity. Super, tylko nie wiem czemu itemki jego. A nie, wleciały mi widzowie itemki do sakiewki jak coś, bo ziomek miał... Bo ziomek widzowie tego, bo ziomek zlogał, także lipa. A dobra, tylko ziomka tam na dole bym chciał jeszcze zabić, bo wiem, że on ma itemki jakieś ciekawe też. Dobra, on też sobie zginie, widzowie szybciutko, ziomeczek. Pyk. O Jezu, ziomek jaki mi widzowie domek zrobił, nie? Ziomek jaki mi domek zrobił, nie? No nie wierzę. Co to się dzieje? Ziomek jaki mi widzowie domek zrobił, widzieliście to, jaki kobłebik dostałem? Kurde, nieźle, nieźle, no typek chyba coś potrafi, nie? No ale niestety zginął sobie. Już wam pokażę itemki z sakiewki. Dobra, itemki z sakiewki się prezentują następująco. Trochę refów miał, także mega fajnie. Chyba tyle. Leciek żaden nieciekawy, potki żadnej dobrej nie ma. No tyle z tych itemków dobrych. Wezmę sobie obsidian, bo mi się tutaj kończy do dobierki, także wezmę sobie jak najbardziej. Resztę wypłacam, sobie spalę i te mam do następnej osoby. Mam serduszka. Okej, jest widzowie jakiś trap, tylko niestety, ja nawet wiem co to jest za trap, bo przez chwilę dosłownie w nim byłem. Niestety tak mnie zrespiło widzowie, jak widzicie, że nie mogę nawet się rozkopać z tego trapa, bo kurde... Nie zrespiło tak, że po prostu no nie dało się wyjść z tego kompletnie. Musiałem czekać, aż mnie kobłę wpuści w dół. No i niestety zlogali, także to mam do następnej osoby. Dobra, zaakceptowała mnie kolejna osoba. Teraz sobie zjem koksika, bo tamten efekt mi się już skończył właśnie. Okej, jestem w jakimś trapie. Na szczęście hitnęli mnie, także nie będą logać. Super. I takiego trapa właśnie czekałem. Ten tam po prawo zlogał. No ale dobra, tak może być. Taki trapik mi, widzowie, jak najbardziej pasuje. Ja bym sobie ich dał do jednej kratki i tutaj bym ich sobie, o, po prostu tak kobłebika postawił pięknie. O to chodziło mi, od właśnie takiego kobłeba. No i pięknie sobie tutaj ziomeczki padają. Jeden, proszę bardzo. No i drugi, pięknie. O to chodziło właśnie, o takiego trapa, widzowie. Słuchajcie, zbiorę sobie łebów, bo dużo łebów mieli, a one są warte z 2000 takie właśnie łebiki. Taki staczek, także mega fajnie. Dobra, widzowie, itemki mieli takie, nic ciekawego. Tutaj sobie tylko refy wezmę, żadnych dobrych mieczy nie mieli, żadnej dobrej potki nie ma. Także nic ciekawego i te pamy sobie na następnej osoby. Dobra, kolejna osoba mnie zaakceptowała. Jemy sobie tutaj szybko. Cika pyk, dobra. No i zobaczymy, w jakim trapiku teraz będziemy. Okej, okay, jakiś słaby trap w ogóle, bombiczkowy totalny. Na szczęście hitnąłem ziomka, także nie ucieknie mi. Kupiamy się tutaj szybciutko, pyk. Wchodzimy sobie na ziomeczka. Zobaczyć, jakie itemki ma, jestem ciekawy. Dobra, ziomek w ogóle nie wie, co już się chyba poddał. I dobra, zrobiliśmy sobie go. Serduszko mamy z niego, super. Już wam pokażę, jakie itemki miał, ale zdaje się, że nie za dobre, także... O, pokażę wam szybciutko i typamy dalej. Dobra, kolejna osoba mnie sobie zaakceptowała. Jak coś, ten typek nie ma żadnych ciekawych itemów, także nie pokazuję wam nawet, co to za itemki. Ej, mam widzowie ziomka z Elikrom, ale niestety perły cyknął. Dałem króliczy miecz nawet. Niestety, on leci na Elce. Zabijemy go, trudno. Ale spróbuję chociaż tego diaksika zabić. No niestety, szkoda, że na tej elytrze widzowie ziomek odleciał. Bo naprawdę byłby potencjał, żeby go zabić w tej dziurze. Szkoda, że tam perły kurde cyknął, wam powiem szczerze. Dobra, tego sobie szybciutko tutaj zabiliśmy. No i super, mamy kilka. Szkoda, że ten tak kurde zorał. Naprawdę, był potencjał widzowie. Jakbym on był na elytrze, jakbym postawił, nie wiem, coś, żeby nie mógł rzucić tej perły i by może jej nie rzucił. Naprawdę by zginął widzowie, coś tak czuje, bo na elce są tak potężne hity. Naprawdę, widzę, byłby potencjał, no ale niestety tutaj ziomeczek cyknął perełkę. No i trudno, zrobiliśmy chociaż tego, już mu pokażę, jakie itemki z niego mam. Okej, ziomek widzę, też nic ciekawego nie miał, jedyne co to chyba kusza, ale te kusze to są słabe, także nawet ich nie biorę. Wezmę sobie tylko te parę refików, co tutaj jest, 7. No i tyle, ale czy sobie wywalę, no i to mam do następnej osoby. Aha, widzowie, jeszcze tutaj sobie jestem i nagle patrzę i ziomek, kurde,
co stoi tu nagle jakiś dziwip. A ja go nie zabiłem, jeszcze mam z niego serduszko, więc ja nie wiem, o co tu chodzi. Stoi se tutaj, już miałem wybierać nick, do jakiego miałem się tapać, nagle se tu jakiś ziomeczek stoi, jakiś dziwip, nie? Bez itemków kompletnie. Nieźle, nieźle. Dobra, teraz jeszcze pamy do następnej osoby. Dobra, widzowie, kolejna osoba mnie zaakceptowała. Jem sobie tutaj szybciutko koksika. I zobaczymy. Okej, jest jakiś trap fajny. Anarchiczny mieczyk ziomek ma, widzowie. Mega spoko. Walnię mu od razu wszystko, co mogę tak naprawdę, widzowie. Czemu nie mogę go uderzyć z tego? No, dobra. Damy mu sobie jeszcze od razu slow falling też, żeby było go dużo łatwiej zabić. No i dobra, będzie fajny kill raczej, widzowie, spodziewam się. Czegoś fajnego, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie spoczko. Mamy z ziomkiem kratkę. Lecimy sobie, widzowie, tutaj nakryty. Myślę, że nawet na tym, bo oni mi dali osłabienie chyba, tak, to nawet na tym osłabieniu bez problemu powinienem go zabić. Ziomek, widzowie, ma diaksy secika, także mega fajnie. Będziemy mieli dzisiaj pierwszego, jakiegoś lepszego, chociaż trochę killa. Patrzymy tutaj. Okej, okay, padł już totem. Zarąbiście, drugi. Widzicie, nawet kurde, nawet na osłabieniu, a tamten ziomek mu nawet, widzowie, nie pomagał, nie? Jest mojego ziomek se kolegę wziął do trapowania, że jego kolega to nawet mu nie pomógł, on miał lepsze itemy od niego, a po prostu uciekał, nie? Dobra, a itemki z tego ziomeczka tak się, widzę, prezentują, proszę bardzo. Mieczyk ci... Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, widzowie. Ten miecz jest strasznie dużo warty, ja myślałem, że to będzie jakieś 25%, albo jakiś słaby, a tu, widzowie, 39% mieczyk anarchisty. Ja nie wiem, co to za kolega ten ziomek miał, że on go po prostu zostawił. To jest tak, jakbym zabił po prostu ziomka full Ana z jakimś mieczem zwykłym, netherite'owym po prostu. Bo już wam powiem, ile ten mieczek jest tak warty, mniej więcej na oko. 38% jest za 25 tysięcy, dobra, a to jest 26,5 tysiąca, widzowie, warte. To jest naprawdę dużo. Tyle to, widzowie, Anaset kosztuje, czyli tak naprawdę zazwyczaj jak się trafiają Anakile, to, widzowie, te ziomki mają mieczek jakiś słaby i kurde połowę seta im powada. To tak jakbyśmy, widzowie, ziomka anarchicznego zabili se, tak o nie, ziomek 39% mieczek anarchiczny oddał w pół minutki, chyba go zabiliśmy. No i super, mamy mega fajnego kilka. Dobra, widzowie, to już będzie koniec dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że film się spodobał. Pamiętajcie tutaj o losowaniu na GVP'a, bierzcie sobie udział. To oglądał do końca, tak jak mówiłem, mały bonusik. To napiszcie sobie hashtag sakiewka w komentarzu, to przytnę serduszko i będziecie mieli większą szansę w losowaniu. Także to dla osób, które oglądały do końca, także zawsze oglądajcie do końca. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Siemano!